i oto na pomoście pierwsza grupa startujących dzisiaj zawodników. Góralski Dominik, RTS Polwica Wierzchnia. Komorowski Tomasz, Max Tytan Oława. Lewosz Radosław, Śląsk Wrocław. Terek Mieczysław, RTS Polwica Wierzchnia. Jega Tadeusz, Max Tytan Oława. Radki Łukasz, KS Budowlanie Opole. Koterba Przemysław, KS Śląsk Wrocław. Chodź Sebastian, KS Budowlanie Opole. Kasowijak Arsen, KPC Górnik Polkowice. I Klaska Ada, KPC Górnik Polkowice. Kategorie zaczepiłem. Na koncercie środkowy sędzia klasy międzynarodowej. Pierwszy pan Stryker, Leszek Wrocław. Jako sędziowie boczni, pan Jan Podsiadło, sędzia klasy międzynarodowej drugiej, Sieradz. I pan Stefan Pałka, Oborniki Śląskie, sędzia klasy międzynarodowej drugiej. Sędzią głównym dzisiejszych zawodów jest pan Stefan Fałek, Opole. Dziękuję bardzo. Za 10 minut rozpoczynamy pierwsze podejście na pomoście. Dziękujemy bardzo. Na sztandze 68 kg. Panowie sędziowie na stanowiskach. Pierwsze podejście Dominik Góralski, RKS Polwica Wierzchno. Ciężar sztangi 68 kg. Pierwsze podejście dzisiejszych zawodów. Prosimy bardzo, Dominik Góralski, Polwica Wierzchno. Podejście zaliczone. Na sztangę proszę 72 kg. I po dwóch minutach zawodnik Dominik Góralski wykona drugie podejście. W myśl przepisów, jeżeli zawodnicy podchodzą na ciężar po sobie, mają na wykonanie podejścia jedną minutę. Jeżeli zawodnik pozostaje sam na ciężarze, ma na wykonanie podejścia 2 minuty.
Dominik Góralski, podejście drugie. Dokładna pozycja, plecy, rusza noga wysoko. Przyspiesz. Trzymajcie na spokojnie. Podejście zaliczone. Na sztandzie proszę 75 kg. I za chwilę trzecie podejście wykona Dominik Góralski. Do 83 kg do podejścia pierwszego przygotuje się Tomasz Komorowski, Max Tytan Oława. Do 83 kg przygotuje się Komorowski Tomasz, Max Tytan Oławy. A na sztandze 75 kg Dominik Góralski za chwilę wykona trzecie podejście. Mija pierwsza minuta. Na pomoście Dominik Góralski, podejście trzecie. Ciężar sztangi 75 kg. Obok pomostu z aparatem tata, kiedyś też doskonały zawodnik. Podejście zaliczone. Na sztangę proszę 83 kg. Na pomoście Komorowski Tadeusz. Podejście zaliczone. Na sztangie proszę 87 kg. Komorowski to medalista Mistrzostw Polski w lat 17, gdzie zdobył pierwsze miejsce. Szóste miejsce zdobył w Bukareszcie na Mistrzostwach Europy do lat 17. Kilo na sztandze i drugie podejście wykona za chwilę Tomasz Komorowski, Max Tytan Oława.
podejść się nieudane. Za chwilę zawodnik będzie powtarzał. A do 95 kg przygotuje się Radosław Klebosz. Śląsk Wrocław do podejścia pierwszego. Do podejścia trzeciego Tomasz Komorowski. Tomasz Komorowski to wielokrotnie medalista mistrzostw młodzieży. Pierwsze miejsce na memoriale Czesława Biorasa, drugi na finale ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w Kuszynie był czwarty. Ścisła czołówka krajowa. Na sztandzie proszę 88 kg. Aż tam do 88 kg. Trzecie podejście. Tym razem próba nie powiodła się. Na sztandzie proszę 95 kg. I swoje pierwsze podejście wykona Radosław Klebosz. Śląsk Wrocław. Również zawodnik ścisłej czołówki Polski. Na Pomoście Radosław Klebosz. Podejście pierwsze. Ciężar sztangi 95 kg. Nastąpią proszę 100 kg. I za chwilę Radosław Klebosz wykona drugie podejście. Ciężar sztangi 100 kg. Do swojego drugiego podejścia przygotuje się Radosław Klebosz, Śląsk Wrocław. Do 120 kg przygotuje się zawodnik LKS Polwica Wierno Mieczysław Derek, a na Pomoście Radosław Klebosz. Podejście drugie. Przy Pomoście trener, ojciec Mirosław Klebosz.
podejście zakończone. Nasz pan proszę 103 kg. I swoje trzecie podejście wykona po 2 minutach Radosław Chlebosz, Śląsk, Wrocław. Podejście trzecie, Radosław Chlebosz. Podejście nieudane. Na sztangę proszę 120 kg i pierwsze podejście wykona zawodnik LKS Polwica Wierzbno, Mieczysław Derek. Mieczysław Derek, mimo młodego wieku do zawodu utytułowany na Mistrzostwach Polskich do lat 17 w Szczecinie, to był pierwsze miejsce. Mistrzostwa na Mistrzostwach Polskich do lat 20, czwarte miejsce. W Siedlcach do lat 18, pierwsze. Prowadzony. Przepraszam bardzo, tu mi uwagę robią, że po w badaniach antydopingowych Mieczysław Dereń został mistrzem Polski do lat 20. Serdeczne gratulacje. Na Pomorzu Mieczysław Dereń. Podejście zaliczone. Na sztangę proszę 125 kg. Do tego ciężaru podejdzie Tadeusz Biega, Max Tytan Oława. Podejście drugie, Mieczysław Dereń. A Tadeusz Biega, podejście drugie, 130 kg. Przygotuje się Mieczysław Dereń do podejścia drugiego. Na sztandze 125 kg.
podejście nieudane. Za chwilę zawodnik będzie powtarzał. Serdecznie witamy na sali pana Waleriana Gantarczyka. Powtarza ciężar, a do 130 przygotuje się. Na sztangę proszę 128 kg. I swoje trzecie podejście wykona Mieczysław Derek. Na pomoście Mieczysław Dereń. Podejście trzecie. Przygotuje się Tadeusz Biega. Podejście skończone. Na sztangę może 130 kg. I swoje drugie podejście wykona Tadeusz Biega, Max Tytan Oława. Do 135 przygotuje się Łukasz Krawczyk, KS Budowlanie Opole. Na sztandze i drugie podejście Tadeusz Biega. A przy pomoście trener i prowadzący dzisiaj na zawodach zawodników Marieta Gotwyt, wielokrotna reprezentantka Polski, olimpijka, medalistka Mistrzostw Świata Europy. Podejście zaliczone. Na sztangę proszę 135 kg i swoje pierwsze podejście wykona Łukasz Krawczyk, KS Budowlanie Opole. Do podejścia trzeciego przygotuje się Tadeusz Biega. Ciężar sztangi 135 kg, Łukasz Krawczyk, podejście pierwsze. A zawodnika prowadzi Nestor, trenerów ciężarowych w Polsce, pan Ryszard Szewczyk. Podejście zaliczone. Trzecie podejście, Tadeusz Biega, Max Tytan Oława. Trzecie podejście, Tadeusz Biega, Max Tytanowała. Do 137 przygotuje się Przemysław Koterka.
podejście nieudane. Na sztangę proszę 137 kg i swoje pierwsze podejście Przemysław Koterba. Przygotuje się Choń Sebastian. Na pomoście Przemysław Koterba. Podejście zaliczone. Podchodzi Choń Sebastian, KS Budowlanie Opole. Pozostaje 137 i podchodzi Choń Sebastian. Podejście zaliczone. Na sztangę proszę 140 kg. I swoje drugie podejście wykona Łukasz Krawczyk. Na pomoście Łukasz Krawczyk, KS Budowlanie Opole, podejście drugie. Czyli przygotuje się Choń Sebastian. Podejście nieudane. Podchodzi Sebastian Choń, KS Budowlanie, podejście drugie. Choń podwyższa, podchodzi Łukasz Krawczyk. Podejście trzecie. Pozostała minuta. Na sztandę 140 kg, trzecie podejście Łukasz Krawczyk, KS Budowlanie Opole. Do 142 przygotuje się Choń Sebastian, również z Budowlanych Opole.
podejście nieudane. Na sztangę proszę 142 kg. I swoje drugie podejście wykona Sebastian Hojm, KS Budowlanie Opole. Do 145 przygotuje się Arsen Kasabijew, KPC Górnik Polkowice. A do podejścia drugiego Przemysław Koterba. 142 kg na sztandze, podejście drugie Sebastian Hojm, KS Budowlanie Opole. Do 145 Arsen Kasabijew. Podejście zaliczone. Na sztangie proszę 145 kg. I swoje pierwsze podejście wykona Arsen Kasabijew. Do podejścia drugiego przygotuje się Przemysław Koterba. Podejście zaliczone. Podejście drugie wykona Przemysław Koterba, Śląsk Wrocław. Do podejścia trzeciego Hojm Sebastian, Budowlanie Opole. Podejście zaliczone. Trzecie podejście Sebastian Hojm. Na szczance trzecie podejście Sebastian Hojm, Budowlanie Opole. Do 148 przygotuje się Przemysław Koterba. Do podejścia trzeciego. A na pomoście Sebastian Hojm, Budowlanie Opole, podejście trzecie. Podejście zaliczone. Na sztandzie proszę 148 kg. I swoje trzecie podejście wykona Przemysław Koterba, Śląsk Wrocław. Do 150 przygotuje się Adam Kraska do pierwszego podejścia. Na pomoście Przemysław Koterba, podejście trzecie.
podejście nie udało. Na sztangę proszę 150 kg. Tak. I drugie podejście wykona Arsen Kasabijew, KPC Górnik Polkowice. Pozostało nam 5 podejść wyrwania i nastąpi 5-minutowa przerwa w porwaniu. I rozpoczniemy podrzut. A na pomoście Arsen Kasabijew, KPC Górnik Polkowice, podejście drugie. Ciężar sztangi 150 kg. Podejście zaliczone. Na sztangę proszę 155 kg. I swoje pierwsze podejście wykona Adam Kraska. Arsen Kasabijew przygotuje się do podejścia trzeciego. Adam Kraska to aktualnie wicemistrz Polski kategorii wagowej plus 105 kg. Podejście zaliczone. Podchodzi Arsen Kasabijew. Podejście trzecie. A do 160 kg w drugim podejściu w urwaniu przygotuje się Adam Kraska. Arsen Kasabijew, podejście trzecie, ciężar sztangi 155 kg. Podejście nieudane. Na sztandzie proszę 160 kg. I swoje drugie podejście wykona Adam Kraska, KPC Górnik Polkowice. I drugie podejście, ciężar sztangi 160 kg. Podejście zaliczone. Na sztangie proszę 165 kg.
i po 2 minutach Adam Kraska wykona trzecie podejście. Obsługa, co wy zakładacie? Ciężar w stanie 166, trzecie podejście. Adam Kraska, Górnik Polkowice. Podejście zaliczone. Nastąpi 5-minutowa przerwa. 12:47 rozpoczynamy podejścia do podrzutu, a najniższy ciężar to 95 kg. Podejście zaliczone. Na sztangę proszę 100 kg i swoje drugie podejście za chwilę wykona Dominik Góralski.